Witam serdecznie wszystkich, zarówno nowych słuchaczy, jak i tych, którzy słyszeli mój głos już wcześniej. Dzisiaj kolejna sprawa z Wielkiej Brytanii, jednak dotyczy ona osoby pochodzącej z Polski. Wydarzenia te miały miejsce w roku 2015 w miejscowości Northburn. Zapraszam do wysłuchania historii Marioli Rychlickiej-Cadworth. Mariola Rychlicka urodziła się w Polsce w roku 1979, jednak kiedy już wyszła za mąż, wraz z mężem podjęli decyzję o wyjeździe za granicę. Zdecydowali się postawić wszystko na jedną kartę, zostawić to, co mieli w kraju i rozpocząć nowe życie w Anglii, a dokładniej w hrabstwie Kent, znajdującym się w południowo-wschodniej części kraju. Nie wszystko jednak ułożyło się tak, jak założyła to Mariola ze swoim mężem. Z czasem okazało się, że w ich małżeństwie nie układa się zbyt dobrze i oboje podjęli decyzję o rozwodzie. To, że małżeństwo kobiety się rozpadło, nie oznaczało od razu, że zdecydowała się ona na powrót do Polski. Mariola została w Wielkiej Brytanii, gdzie po jakimś czasie poznała mężczyznę, z którym zaczęła się spotykać. Był to Jonathan Cadworth, bardzo spokojny, wręcz wycofany człowiek. Mieszkał on od urodzenia w Northburn, niewielkiej miejscowości w hrabstwie Kent. Przez jakiś czas służył w wojsku, a kiedy skończył już służbę, rozpoczął pracę jako operator wózka widłowego. Jonathan był szaleńczo zakochany w Polce. Była ona zawsze uśmiechniętą osobą, która uwielbiała dobrą zabawę i zawsze starała się wywoływać uśmiech na twarzach innych osób. Związek Marioli i Jonathana robił się coraz bardziej poważny i na świecie pojawiło się dwoje ich dzieci. Aby ostatecznie zapieczętować swój związek, para wzięła ślub w roku 2013. I cała czwórka prowadziła spokojne życie w niewielkiej wiosce liczącej niecałe 800 mieszkańców. Jonathan cały czas pracował jako operator wózka widłowego, natomiast jego żona znalazła zatrudnienie jako barmanka w pubie w sąsiedniej miejscowości. Ich życie wyglądało na spokojne i poukładane i nic nie zapowiadało zbliżającego się nieszczęścia. 30 kwietnia 2015 roku Jonathan zadzwonił z rana na policję, aby zgłosić zaginięcie swojej żony. 28 kwietnia Mariola zaraz po pracy poszła z kimś na drinka i kiedy wróciła do domu, była już prawie północ. Między nią a jej mężem doszło wówczas do kłótni, po której wzburzona kobieta wyszła z domu. Jonathan był przekonany, że wyszła tylko na chwilę, aby ochłonąć. Tym bardziej, że nie wzięła zbyt wiele rzeczy ze sobą, tylko torebkę i klucze. Był pewien, że poszła gdzieś pieszo, ponieważ samochód kobiety w dalszym ciągu był zaparkowany przed domem. Ale Mariola nie wróciła ani po godzinie, ani po dwóch. Nie pojawiła się w domu również następnego dnia. Dlatego też w końcu Jonathan zdecydował się na poinformowanie o wszystkim policji. Tym bardziej, że nie był w stanie się z nią skontaktować. Jej telefon był wyłączony. Mężczyzna wiedział również, że Mariola w ostatnim czasie nie czuła się najlepiej psychicznie. W związku z tym zaczął się obawiać, że może chciała trochę odpocząć od rodziny, pobyć trochę sama w miejscu, gdzie może sobie wszystko przemyśleć. Być może nawet wyjechała do Polski, nikomu nic o tym nie mówiąc. Ale pomimo tego, że policjanci rozmawiali z mieszkańcami Northburn, nikt nie widział Marioli tamtej nocy ani kolejnego dnia. Również jej rodzina w Polsce nie miała pojęcia, gdzie może ona przebywać. Trudno było ustalić, gdzie kobieta może się znajdować. Przeszukiwano teren wokół wioski, używając do tego helikopterów czy psów tropiących. Policja korzystała z wszystkich możliwych środków, które mogły im pomóc w odnalezieniu Marioli, jednak bez żadnych efektów. 36-latka zniknęła bez śladu. I kiedy poszukiwania nie przyniosły żadnych odpowiedzi w tej sprawie, policjanci zdecydowali się na zwrócenie o pomoc do opinii publicznej. Zdjęcie Marioli pojawiało się w lokalnych gazetach czy stacjach telewizyjnych. Nie zabrakło również informacji o jej zaginięciu w internecie. Starano się jak najbardziej nagłośnić tę sprawę. Może ktoś gdzieś zauważył Polkę. Ale niestety i ten sposób nie przyniósł zamierzonych efektów. W dalszym ciągu nie było wiadomo, gdzie może się ona znajdować. Ale po kilku dniach pojawiła się nadzieja na to, że Marioli nic się nie stało. Ze swojego facebookowego konta napisała ona wiadomości do kilku znajomych,
uspokajając ich, że u niej wszystko w porządku. Po prostu potrzebowała trochę przestrzeni. Czyli wydawałoby się, że było tak, jak podejrzewał Jonathan. Mariola była bezpieczna, musiała po prostu trochę zdystansować się od wszystkich problemów. Ale tak naprawdę wiadomości te wcale nie uspokoiły jej znajomych. Było w nich tak wiele błędów ortograficznych, jak również gramatycznych, że byli oni przekonani, że nie napisała ich Mariola. Musiał napisać je ktoś, kto nie znał języka polskiego i po prostu przetłumaczył sobie te zdania w internecie. Z pewnością Mariola ich nie napisała, ale skoro nie ona, to kto mógł znać hasło do jej konta na Facebooku? Było to na tyle podejrzane, że zdecydowali się oni o wszystkim poinformować policję. Oczywiście natychmiast podejrzenia padły na męża kobiety. Przecież to on widział ją po raz ostatni i to on zgłosił zaginięcie Marioli na policję. Ale nie on jedyny był podejrzany o to, że miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem kobiety. Zaraz po tym, jak policja zaczęła poszukiwania Marioli, w Nordbern zaczęły krążyć pogłoski, że kobieta najprawdopodobniej wdała się w romans. Pracując w pubie, miała poznać jednego z klientów tego pubu, który był tam stałym bywalcem. I z biegiem czasu ich relacja zaczęła się stawać bardziej zażyła. Czy to on był odpowiedzialny za zniknięcie 36-latki? Mężczyzna ten został natychmiast przesłuchany i pomimo tego, że to właśnie on spotkał się z Mariolą tamtego dnia, zanim pokłóciła się ze swoim mężem, nie miał pojęcia, gdzie mogła się znajdować. Kiedy się rozstali tamtego wieczoru, to był ostatni raz, kiedy ją widział. Nie miał on żadnego motywu, aby cokolwiek jej zrobić. A skoro to nie on, to kto? Lista podejrzanych, jaką posiadała policja, nie była zbyt długa. W sumie znajdowały się na niej dwa nazwiska, rzekomego kochanka Marioli Dana oraz jej męża Jonathana. I policjanci skupili się na tym drugim. Przeszukano dom, w którym mieszkali i przed wejściem do domu przy wycieraczce zauważono niewielkie ślady krwi. Jonathan tłumaczył to tym, że tamtego wieczoru, kiedy kłócili się z Mariolą, doszło między nimi do drobnej szarpaniny, stąd te ślady przy wejściu do domu. Jednak sprawdzono całe mieszkanie, jak i teren wokół domu i podobne ślady zauważono przy szopkach znajdujących się w ogrodzie. To jednak nie było wszystko. Kiedy policjanci zajrzeli do jednej z nich, zauważyli tam wycieraczkę, na której od razu można było zauważyć ślady krwi. Dodatkowo w domu, w salonie, odnaleziono dużo więcej takich plam. Były one przykryte dywanem, który, jak później ustalono, Jonathan kupił już po zaginięciu swojej żony. Nie inaczej zakończyło się sprawdzenie samochodu należącego do mężczyzny. W jego bagażniku zauważono kolejne ślady krwi. Przeprowadzone badania w późniejszym czasie wykazały, że we wszystkich tych przypadkach była to krew należąca do 36-latki. Jonathan został aresztowany kilka dni po tym, jak Mariola była widziana po raz ostatni. Śledczy podejrzewali, że wiedział on dokładnie, co się stało z jego żoną, ale Jonathan nie przyznawał się do niczego. W dalszym ciągu podtrzymywał swoje wcześniejsze zeznania. Mariola wyszła z domu po krótkiej sprzeczce i nigdy więcej jej nie widział. W trakcie tego przesłuchania Jonathan przyznał się do tego, że znał hasło do facebookowego konta Marioli i to on wysłał wiadomości do jej znajomych, podszywając się pod swoją żonę. Zrobił to dlatego, że miał już dość tego, że wszyscy uważają go za winnego, że uważają, że to on jest odpowiedzialny za jej zniknięcie. Chciał w ten sposób ich uspokoić, przez co mieli przestać go obwiniać o wszystko. Policjanci nie wierzyli w jego słowa. Uważali, że dobrze wie, co się stało z Mariolą, a wszystko, co robił wcześniej, miało na celu odciągnięcie uwagi policji od jego osoby. I pomimo tego, że nie udało się jeszcze odnaleźć Marioli, mężczyzna pozostał w areszcie, gdzie postawiono mu zarzuty zamordowania swojej żony. Jego sytuacja tylko się pogorszyła, kiedy na nagraniach z kamery umieszczonej na domu jednego z sąsiadów pary zauważono, że po godzinie 22, 29 kwietnia, czyli dzień po tym, jak Mariola była widziana po raz ostatni, Jonathan przejeżdżał koło tego domu swoim samochodem. Wcześniej, kiedy rozmawiał z policjantami, powiedział, że po kłótni z Mariolą nie opuszczał domu. Ale nagranie to udowodniło, że mężczyzna wcześniej kłamał. Dzięki niemu śledczy wiedzieli, że nie oddalił się daleko od domu, ponieważ już po 10 minutach jego samochód pojawił się ponownie na nagraniu.
Oznaczało to, że nie mógł jechać dalej od domu niż na odległość, którą można pokonać w ciągu 5 minut. Jeżeli wyjechał wtedy z domu, aby pozbyć się gdzieś ciała swojej żony, musiało to być niezbyt daleko od jego miejsca zamieszkania. Policjanci już wiedzieli, że muszą się skupić na najbliższym terenie wokół domu pary. Poszukiwania Marioli w dalszym ciągu trwały, ale w międzyczasie przeglądano nagrania z innych kamer monitoringu. I na 2 z nich udało się odnaleźć Jonathana. Raz, kiedy 30 kwietnia w sklepie kupował środki chemiczne, a 2 raz, kiedy mężczyznę zauważono w Deal, nadmorskiej miejscowości oddalonej od Northburn o około 7 km. Po co tam pojechał? Na nagraniu widać, jak mężczyzna, chodząc po molo, zatrzymuje się na chwilę i wyrzuca do morza 2 przedmioty. Śledczy założyli, że najprawdopodobniej była to torebka należąca do jego żony oraz jej telefon. Ale odnaleziono jeszcze jedno nagranie, na którym widać Jonathana już po zaginięciu Marioli. Pojechał on na wysypisko śmieci, gdzie zostawił 2 dużych worków. Tylko co w nich było? Coraz więcej wskazywało na to, że Jonathan nie tylko jest odpowiedzialny za zniknięcie swojej żony, ale również za jej śmierć. Policjanci nie znali jednak odpowiedzi na pytanie, gdzie może znajdować się jej ciało. I kiedy mężczyzna przebywał w areszcie, rodzina Jonathana coraz bardziej zaniepokojona była tym, że w dalszym ciągu nie udało się nic ustalić na temat tego, co się stało z Mariolą. A ponieważ jedna z ich znajomych była jasnowidzką, postanowili skorzystać z jej umiejętności. Może w ten sposób uda się ustalić, gdzie jest Mariola. Początkowo kobieta uczestniczyła tylko w poszukiwaniach, ale w końcu zdecydowała się na próbę odnalezienia 36-latki w inny sposób. Przy użyciu pierścionka próbowała na mapie odszukać miejsce, gdzie znajduje się Mariola. I pierścionek ten początkowo zataczał koła nad mapą, aż w końcu zatrzymał się na rondzie. Na rondzie oddalonym od Northburn o 5 minut jazdy samochodem. Kiedy jasnowidzka wraz z rodziną Jonathana oraz znajomymi pary pojechała na to miejsce 11 maja, czyli prawie 2 tygodnie po tym, jak Mariola była widziana po raz ostatni, zaczęli przeszukiwać pobliskie pola. I w końcu natrafili na ciało 36-latki. Wreszcie udało się ją odnaleźć. Rodzina i znajomi kobiety zrobili to, czego nie udało się zrobić policji przez prawie 2 tygodnie. Śledczy początkowo byli trochę podejrzliwi, jeśli chodzi o kobietę, która doprowadziła ich do tego miejsca. Została ona nawet przesłuchana. Policjanci musieli wykluczyć, że ona sama nie ma nic wspólnego ze śmiercią Marioli. Trudno było im uwierzyć, że pierścionek wskazał jej na mapie, gdzie należy szukać 36-latki. Ale wtedy okazało się, że poprzedniej nocy, z 10 na 11 maja, Jonathan zadzwonił z więzienia do swojego stryja i przyznał się do wszystkiego. Przyznał, że to on zabił swoją żonę i powiedział, gdzie mniej więcej zostawił jej ciało. Zadaniem jasnowidzki było tylko dokładniejsze wskazanie, gdzie może się znajdować to miejsce. Kiedy przeprowadzono sekcję zwłok, okazało się, w jaki sposób odebrano życie Marioli. Na jej ciele znajdowały się 4 rany zadane ostrym przedmiotem, najprawdopodobniej nożem. Spowodowały one utratę dużej ilości krwi, w przybliżeniu 2,5 litra. Można też było zauważyć liczne siniaki, głównie na rękach i szyi kobiety. Jonathan przyznał, że to on jest odpowiedzialny za tę zbrodnię, ale nie planował tego wcześniej. Działał pod wpływem złych emocji, w jakich znajdował się w tamtym momencie i po prostu stracił kontrolę nad sobą. Ale co doprowadziło do tego, że posunął się aż do takiego czynu? W trakcie procesu, który zaczął się w grudniu 2015 roku, zeznawało wiele osób, które wiedziały więcej o relacjach, jakie łączyły Mariolę i Jonathana. I wyszło wówczas na jaw, że ich małżeństwo nie było tak idealne, jak to wyglądało z zewnątrz. Jonathan w sumie od początku był bardzo zazdrosny o swoją żonę. Często robił jej awantury z tego powodu. Skutkiem tego było to, że para nawet rozstała się krótko po tym, jak na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Ale po jakimś czasie Mariola wróciła do swojego partnera i zaczęli nawet planować ślub. W swojej zazdrości Jonathan posunął się już nawet tak daleko, że zainstalował Marioli w telefonie aplikację, dzięki której mógł sprawdzać, gdzie ona się znajduje. Musiał wiedzieć, gdzie przebywa i co robi.
Jego sąsiedzi nieraz widzieli, jak śledził swoją żonę. Niejednokrotnie też mogli słyszeć, jak małżonkowie kłócą się w swoim domu, w szczególności w dniach poprzedzających śmierć kobiety. Najprawdopodobniej powodem tych kłótni były plotki dotyczące romansu Marioli i Dana, które dotarły również do Jonathana. Dowiedział się on, że nawet raz jego żona po pracy odwoziła Dana do jego domu. On sam podejrzewał, że wówczas między nimi doszło do czegoś więcej. Wysłał nawet wiadomość do Dana, pytając go o to wprost. Jednak mężczyzna ten zapewniał go, że Mariola tylko odwiozła go do domu. Był zbyt pijany tamtego dnia, aby prowadzić samochód i żona Jonathana tylko mu pomogła dostać się do domu. Te zapewnienia jednak zbytnio nie uspokoiły 34-latka i wątpliwości, jakie miał w stosunku do wierności swojej żony, prowadziły do kolejnych kłótni. Ich małżeństwo było dalekie od ideału, o czym bardzo dobrze wiedziała przyjaciółka Marioli, która znała wszystkie jej sekrety. Kobieta nieraz opowiadała jej o tym, że trochę się obawia swojego męża. Nieraz zdarzało mu się podnieść na nią rękę. Mariola żaliła się swojej koleżance, że raz zdarzyła się taka sytuacja, że Jonathan próbował zainicjować stosunek, ale ona nie miała na to ochoty. Odmowa wcale mu się nie spodobała i zdenerwowany próbował wymusić go na swojej żonie. To całkowicie zmieniło jej nastawienie do swojego męża. Unikała zbliżeń z Jonathanem, jak tylko potrafiła. Ich małżeństwo zmieniło się w związek bez miłości. Mariola wiedziała już, że nie chce z nim spędzić kolejnych lat swojego życia, dlatego też zaczęła planować swoje odejście. Odkładała sobie nawet pieniądze, które miały jej pomóc na samym początku jej nowego życia. Ale przez Jonathana nie było jej dane rozpocząć wszystkiego na nowo. Tamtego dnia, 28 kwietnia, Mariola będąc w pracy, przez cały czas nie odpowiadała na jego wiadomości. Jonathan był już poddenerwowany samym tym faktem, że jego żona go ignoruje. Ale kiedy zaraz po pracy nie wróciła do domu, tylko pojawiła się tam znacznie później, bo około 23:30, wtedy był już wściekły. Kobieta po powrocie do domu wzięła prysznic, po czym nalała sobie kieliszek wina i usiadła na sofie obok Jonathana. Nawiązała się między nimi dyskusja dotycząca ich związku, która szybko przerodziła się w kłótnię. Mężczyzna widział, że ich małżeństwo zaczyna się rozpadać, że zaczynają się od siebie oddalać. Nie wiedział jednak, co mogło być tego przyczyną. Mariola zgodziła się z nim i stwierdziła, że najlepiej by było, gdyby się rozstali. Nie ma sensu pozostać w tym związku na siłę. Jej zachowanie zaczęło być coraz bardziej agresywne, zaczęła popychać swojego męża. Dlatego też, aby trochę ją uspokoić, Jonathan chwycił ją za szyję i odsunął od siebie. Ale to zdenerwowało ją jeszcze bardziej i ze złością wykrzyczała wówczas, że zdradziła go wcześniej z Danem i zamierza od niego odejść właśnie po to, aby być z nowym kochankiem. A dla Jonathana, który zawsze był zazdrosny o swoją żonę i podejrzewał wcześniej, że coś ją łączy z Danem, to była przysłowiowa kropla, która przelała czarę goryczy. Słowa jego żony zabolały go tak bardzo, że nie potrafił już kontrolować tego, co robił. A ponieważ zanim Mariola wróciła do domu, siedząc na sofie, obierał jabłka, w pokoju w zasięgu jego ręki w dalszym ciągu znajdował się nóż, po który w złości sięgnął. Dalej wiemy, co się stało. Kiedy 36-latka już nie żyła, leżała na podłodze w salonie i Jonathan dobrze wiedział, że musi coś zrobić z jej ciałem. W końcu w domu oprócz niego przebywały jeszcze ich dzieci i w każdej chwili mogły się znaleźć w salonie i zobaczyć, co się stało. Pierwsze, co zrobił, to zdjął piżamę Marioli i ubrał ją w spodnie dresowe, koszulkę i sportowe buty. Chciał wynieść ją przez frontowe drzwi, ale zdał sobie sprawę z tego, że sąsiedzi mają zainstalowaną kamerę, która może to uchwycić. Dlatego też